Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Nauka. Dzisiaj opowiem Wam o 300-kilometrowym obiekcie skrywającym się pod lodem Antarktydy. Bardzo serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia naszych gift shopów, linki znajdziecie w opisie. Od odkrycia Antarktydy minęło już dużo czasu, ale do dziś ten lodowaty kontynent pozostaje najbardziej tajemniczy na planecie. Antarktyda skrywa swoje sekrety pod kilometrową pokrywą lodową. Jedną z głównych tajemnic jest anomalia grawitacyjna w obszarze Wilkes Land. Podczas przelotu nad Antarktydą w 2002 roku para satelitów NASA z misji GRACE zarejestrowała nieoczekiwany impuls grawitacyjny, który emanował z ogromnej przestrzeni subglacjalnej. Zidentyfikowano, że anomalia ma średnicę około 300 km. Zespół naukowców pod kierownictwem profesora Ralpha von Fress z Uniwersytetu Ohio odkrył w 2006 roku na tym obszarze gigantyczną strukturę podobną do krateru. Jego głębokość sięga aż 848 metrów. Przypuszczalnie w kraterze znajduje się jakiś metalowy przedmiot, być może pozostałość po obiekcie, który go wytworzył. Rozmiary tej struktury wskazują na to, że może to być jeden z największych kraterów uderzeniowych na Ziemi, a postulowany czas jego powstania zbiega się z wymieraniem permskim. Naukowcy zasugerowali, że pod lodem Antarktydy leżą pozostałości ogromnej asteroidy. Jednak nie jest jasne, w jaki sposób Ziemia była w stanie przetrwać podczas zderzenia z tak ogromnym obiektem. Według badaczy, na Antarktydzie pod ziemią Wilkesa znajdują się szczątki ciała niebieskiego, ale obecny poziom naszych możliwości powoduje, że nie można się nawet zbliżyć do tych pozostałości. Taka wyprawa wymagałaby ogromnych zasobów, a jej szacunkowy koszt jest porównywalny z kosztem lotu załogowego na Marsa. Pozostają techniki reflektometryczne i radarowe. Brak możliwości ustalenia, co tam się znajduje, stymuluje rozmaite teorie spiskowe. Wiele osób uważa, że na Antarktydzie rozbił się obcy statek kosmiczny albo że znajduje się tam ukryta baza jakiejś cywilizacji pozaziemskiej. Nie brakuje też opinii, że to jakiś relikt po mitycznej Atlantydzie. Oficjalnie jednak jest to po prostu duży krater poimpaktowy, który czeka jeszcze na dokładne zbadanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie na ten temat. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie dajcie lajka, napiszcie komentarz albo zasubskrybujcie kanał, żeby wesprzeć naszą pracę. Jeszcze raz zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszych gift shopów, do których linki znajdują się w opisie. To byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam bardzo serdecznie na kanały Zmiany na Ziemi, Inne Medium, Tylko Medycyna, Tylko Gramy oraz do obserwowania naszych social media. Linki znajdziecie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.